Cześć, ja jestem Rafał. A ja jestem Anita. A dzisiaj zapraszamy Was na krótki spacer po Dublinie i pokażemy Wam, jak poprawnie zwiedzać Dublin, a nie tak jak piszą w przewodnikach. Jeżeli będziecie wybierali komunikację miejską, to taka mała podpowiedź dla Was. Tutaj nie ma tramwajów, to są luasy, po prostu to się nazywa luas. I luas wygląda dokładnie tak. Luasy też zastępują metro, bo tutaj metra niestety w Dublinie nie ma, tak więc jeżeli będziecie chcieli dotrzeć dosyć szybko, bez korków, wybierajcie luasa. Jedną rzecz w Dublinie, które trzeba zobaczyć, to jest katedra Świętego Patryka. I już Was teraz uprzedzę, nie zobaczycie jej w tym vlogu, bo my się wybieramy na mszę. To jest jedyna możliwość, że można wejść do tej katedry po prostu za darmo. Normalnie kosztuje to 7 euro za wejście, wtedy można sobie nagrywać, a podczas mszy, no wiadomo, no nie powinno się nagrywać, nie powinno się przeszkadzać żadnym aparatem, tak więc my zaraz właśnie tam wejdziemy i zobaczymy po prostu katedrę, jak od środka wygląda. Irlandia jest to kraj katolicki, tak więc macie tutaj masę kościołów. Ja tylko powiem, jak pierwszym razem byłem chyba 12 lat temu w Irlandii, strasznie mi właśnie, strasznie podobały mi się te kościoły z szarej takiej, z szarego granitu, z szarego takiego budulca. Strasznie mi to w ogóle imponowało. Naprawdę te kościoły całkowicie odstają od normalnej architektury tutejszej. Jednak po 5 latach mieszkania w Anglii, no trochę mi się to już opatrzyło, bo to w każdym mieście jest mniej więcej chociaż jeden taki kościół. Ale ten kościół jest wyjątkowy, bo jest połączony kładką nad ulicą. Z tego co wiem, nazywa się Christchurch, czyli Jezusowy kościół, jak można przetłumaczyć. Chrystusowy, Chrystusowy kościół. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Oczywiście jeszcze jak będziecie w Dublinie, to już wiecie fabrykę Guinnessa. A czy warto? Czy to jest turystyczna pułapka? I czy po prostu może to jest fajne miejsce? O tym dowiecie się we vlogu do kliknięcia w tym rogu. Jeżeli chcecie zobaczyć najbrzydszy zamek na świecie, to zdecydowanie zamek dubliński. No to jest dokładnie to. Tak więc no, nie jest to jakoś tam najbardziej okazały zamek, na który widzieliśmy, a widzieliśmy sporo takich zamków, tak więc. Tyle, że jest to jeden z bardziej istotnych zamków z tego względu, że tutaj odbywają się wszystkie spotkania, czy to z Unii Europejskiej, jak tu przyjeżdża oczywiście przedstawiciele Unii Europejskiej, czy jakakolwiek głowa państwa się pojawia, to właśnie tutaj w Irlandii, w tym zamku odbywają się spotkania. A wiecie, że kolorem Irlandii nie jest kolor zielony, tylko tak naprawdę kolor niebieski. To jest oficjalny kolor Irlandii, więc nie zielony. Dlatego Ryanair też jest niebieski, a nie zielony. To było więzienie i jedyny zachowany element zamku, który potem został odbudowany. Naprawdę polecam, żeby wpaść. I oczywiście jak jest ciepło, to jest Stephen Green Park, z tego co kojarzę. Dokładna nazwa Wam się wyświetli tutaj. W Dublinie byłem 3 razy. Zawsze z miłą chęcią odwiedzałem ten park. Oczywiście jak jest ciepło, jak jest ładna pogoda, jak nie pada. A teraz jesteśmy na sławnej, handlowej ulicy Grafton Street. Skąd możecie wiedzieć o Grafton Street? Na przykład z kawałka Ed Sheerana, gdzie tutaj pił i imprezował sobie na jednym z klipów.
właśnie na Grafton Street zobaczycie multum sklepów turystycznych, a nie tylko, też możecie po prostu się ubrać. A my teraz właśnie poszukamy magnesu. Na Grafton Street też zaczynały duże kapele. Można powiedzieć, że na pewno grał zespół U2, jak jeszcze nie był znany. A z Grafton Street udajemy się trochę dalej. Za mną jest Trinity College i to jest dosyć ważny punkt, bo to jest jedyny uniwersytet, który został wybudowany przez Brytyjczyków. Jako ciekawostka, w ogóle jesteśmy na brytyjskiej stronie Dublina, tak zwanej. Druga za rzeką jest irlandzka i ona jest biedniejsza. Ten uniwersytet otworzyła królowa. Mimo, że otworzyła to królowa, to tutaj kobiety nie mogły studiować w tym czasie. Jeszcze warto dodać, że to tutaj znajduje się harfa złota. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi ze złotą harfą, harfa jest symbolem narodowym Irlandii. Jedyny kraj na świecie, który ma instrument muzyczny jako symbol narodowy. I to właśnie ona się tutaj znajduje. Ona jest najprawdopodobniej z XIII wieku. Został wybudowany po stronie brytyjskiej i się zastanawiacie, a Dublin, strona brytyjska, tak, jest coś takiego. I strona brytyjska jest właśnie za mną, a tam się przyjęło, że jest strona irlandzka. Co wyznacza tą granicę? Po prostu rzeka. Z tego co ja słyszałem, po stronie irlandzkiej są tańsze mieszkania o 30 prawie procent od strony brytyjskiej. Po stronie brytyjskiej jest... Był uniwersytet, było dużo sklepów i było dużo firm. Nawet sam Guinness, który znajduje się też właśnie po stronie brytyjskiej, przynosił jakiś hajs miasto. Cała Irlandzka po prostu była parę wieków temu takim lekkim slumsem. Rząd Irlandii postanowił w Dublinie wybudować szpilę. Szpila właśnie znajduje się po stronie irlandzkiej. Kosztowała, z tego co pamiętam, około 6 milionów euro. No i zamiast podnieść to gospodarze, to po prostu wybudowali taki duży monument na 200 ileś metrów. Który ma łączyć wszystkich Irlandczyków. Stojąc jeszcze w tym miejscu, mogę powiedzieć jeszcze jedną fajną ciekawostkę. Jest to jedyny most na świecie, który jest tak samo szeroki, jak jest długi. Tak, to jest most. Tu, a tam się kończy. A tu jest rzeka. Tak więc on jest tak samo szeroki, jak długi. Po prostu. Miejsce, które jest uznawane za turystyczną pułapkę, jest Temple Bar. Dlaczego? Temple Bar nie jest to bar, tylko Temple Bar to jest region, to jest ulica, która właśnie się znajduje tutaj, na której jesteśmy. A na samym końcu jest The Temple Bar, który jest właśnie tym barem, do którego każdy idzie, bo nikt nie wie, że Temple Bar to nie jest jedno miejsce. Jedna wielka impreza na ulicy, godzina 19. Mamy dużo wypełnienia. Tak więc cały czas jest impreza, możecie się pobawić na ulicy od godzin porannych do godzin nocnych. Let's go! Tak, co, ale warto przyjść na tą ulicę nocą, bo byłem nocą, tak więc sobie zobaczycie teraz Temple Bar nocą. Stop.
Najbardziej znana kobieta w Irlandii, czyli Molly. Ta postać nie istniała, tak naprawdę. Mimo, że tu jest jej pomnik, to ona nie istniała, jest to postać fikcyjna. O niej został napisany wiersz, jednak Irlandczycy tak dopowiedzieli sobie historię, że jednak twierdzą, że ona po prostu istnieje. Tak sobie dopowiedzieli pewne aspekty jej życia, że ona była prostytutką, która zmarła na choroby weneryczne, ale wychowała ileś tam dzieci, bo wie co jeszcze. Jest to historia przekazywana z dziada pradziada i uważają, że to właśnie jest prawda. Zgodnie z powiedzeniem, nie psujmy prawdą dobrej historii. Widzicie tam świecące cycki? No bo inaczej nie można powiedzieć ten pełny biust. Podobno jak się złapie za dwa, właśnie jak ta pani teraz, to przyniesie to szczęście. Ej, trzeba za kieszeń się złapać. Za cycki i potem za kieszeń siebie. Mówiłem o parku, że fajne parki są. Właśnie jestem teraz w Phoenix Parku. I tu obok są jelenie, jelonki. I normalnie całe stado sobie jest. Parę stad nawet. Tam jest jedno wielkie, to jest drugie, tam jest trzecie, czwarte. Alternatywny poradnik, co zobaczyć w Dublinie, bardziej subiektywny. Oczywiście jest jeszcze Muzeum Whisky, jest jakieś historyczne Muzeum Whisky, jest jeszcze Galeria Narodowa i Muzeum Irlandii, które są za darmo, z tego co kojarzę. Tak więc jeżeli chcecie więcej się czegoś dowiedzieć, to możecie sobie to po prostu zobaczyć. I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć! Cześć.